Witajcie! Z tej strony żuraw.pl. Za chwilę usłyszycie zapis sesji RPG, pierwszej z sesji prologów dla postaci mojej drużyny, do gry fabularnej Volsung Magia Wieku Pary. Bohaterką pierwszej z nich będzie Magda, a właściwie prowadzona przez nią postać. Wybranym archetypem tej postaci jest śledczy, a jest to wywodząca się z dalekiego Sunniru, będąca agentką specjalną państwa pontyfikalnego, orczyca o dźwięcznym imieniu Hanoi. W tym miejscu muszę przeprosić za jakość audio po stronie Magdy. W trakcie sesji miała drobne problemy techniczne z tabletem, później grała z telefonu. W trakcie sesji brzmiało to lepiej, na nagraniu wyszło jak wyszło. Miejmy nadzieję, że z kolejnymi bohaterami i ich sesjami będzie lepiej. Dla zainteresowanych, gramy na moim serwerze Discorda z użyciem Sidekick Bota do rzucania kościami. W tym miejscu pragnę podziękować Magdzie za udział, a Wam życzyć dobrej zabawy. W sesji wystąpili Żuraw.pl jako mistrz gry i Magda jako orczyca Hanoi. Powiedzmy tak, zanim zaczniemy grać, to jeszcze bym chciała, żebyś opisała mi wygląd swojej postaci. Jak ona wygląda, ta twoja Hanoi? Bo jeszcze tego nie ustaliliśmy. Co? Podobało mi się to, co wysłałeś. Rzeźba. Czyli ta figurka. No tak, no dobra. Tak. To figurka... Czyli ja wiem, jak ona wygląda. Jest to... Damulka w spódnicy, czy w tej, w sukni z kapelusikiem, tak? Natomiast tak. Bym chciał od ciebie bardziej takiego opisowego wyglądu, jaki ma kolor włosów, jaki ma wzrost, kolor oczu i takie rzeczy po prostu, co na karcie postaci wtedy tego nie wpisywaliśmy, a to się może przydać. 1,70 m. Wzrostu, tak. No, włosy. Zielone oczy. Jakie włosy? Jeszcze raz. Czerwone. Czerwone. Czerwone włosy, tak? Ale nie takie ogniste, tylko bardziej... taki ciemny czerwony. No rozumiem, takie bardziej pod miedź coś podchodzące, tak? No nie, miedź jest jasna. No to taka ciemna miedź. Nie, dla mnie miedź zawsze była ciemna. Ciemna miedź, ciemny czerwony. Tak, tak. Czyli nie, nie jak Miśniewski. O, nie, 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 nie. Wino, burgund. Ciemny czerwony, może być burgund. Czyli zwykle nosisz się z kapelusikiem, w jakichś rękawiczkach widzę. Czarne rękawiczki, pora, łokcie. Tak, tak, i tutaj jakiś kołnierz taki futrzasty. No dobrze. Włosy czerwone, dorki? Oczy zielone, tak. Dobrze. Wzrost stosunkowo nieduży. Czyli średni. Dobrze. Tak. Jakieś cechy charakterystyczne jeszcze? No, czemu nie? Tatuaż. Czekaj, wyciszę tylko alpakę. Mam tatuaż po prawej stronie twarzy. Nordycki. A włosy zaczesane na lewą stronę i troszkę prawa strona podgolona. Dobrze, rozumiem. I mała blizna na lewym policzku. Okej, ta blizna po czym? Po walce w barze. Nie w barze, tylko w tawernie. Po walce w tawernie. Dobrze. Dobrze, a z kim tam się biłaś, z tymi? Z krasnoludami o złoto. Z krasnoludami o złoto, no co ciekawe. To jest ciekawe. Dobrze, skoro już wiem, jak wyglądasz, to myślę, że zaczniemy przychodzić do twojego prologu. Stojąc w oknie luksusowego apartamentu hotelu La Villette, znajdującego się w dzielnicy Palais-Bourbon, dyplomatycznej części Orso, stolicy Akwitanii, pełnej ambasad wszystkich największych krajów Wanadii i innych rejonów świata oraz gmachów administracji rządowej republiki, spoglądasz z rozmarzeniem na rozciągającą się przed tobą panoramę metropolii, delektując się smakiem wyśmienitego czerwonego Pinot Noir. Praca w służbach specjalnych państwa pontyfikalnego miewa swoje uroki.
Wróciłaś wspomnieniami do tego pamiętnego spotkania w Res, stolicy pontyfikału, te kilka tygodni temu, w którego wyniku znalazłaś się w pięknej stolicy Akwitanii z nową misją. Kardynał Victor Serrano to szczupły, acz postawny mężczyzna w sile wieku, o włosach przyprószonych siwizną i surowych rysach twarzy. Zaraz ci wrzucę jego twarz. Dobra, mam. Tak wygląda kardynał Victor Serrano. I w przeciwieństwie do znacznej części kardynałów, lubujących się w luksusie i nadużywających swych przywilejów w każdy możliwy sposób, Serrano zachowywał wyśmienitą kondycję zarówno fizyczną, jak i intelektualną. Jego bystry, analityczny umysł niejednokrotnie przyczynił się do znaczących sukcesów służb specjalnych pontyfikału, aby w końcu zaprowadzić go na ich szczyt jako głównodowodzącego. To właśnie wezwanie na audiencję u dowódcy po zakończonej spektakularnym sukcesem misji w Czarnobożu przerwało twój zasłużony wypoczynek. Czy słyszała pani kiedykolwiek o organizacji zwanej Towarzystwem Tule, panno Hanoi? Serrano, zadając to pytanie, rozparł się wygodnie w fotelu z rzeźbionego drewna i splótł palce dłoni przed sobą. Jego przenikliwe spojrzenie spoczęło na tobie. Nie było w nim cienia uśmiechu. Robiło mi się już ta nazwa. Każdy o niej słyszał. Budzi powszechny strach. No, z pewnością, powiedział Serrano. Widzisz, Hanoi, Towarzystwo Tule, zwane też Tule Gesellschaft, to odłam wotańskiej loży oświeconych misteriów, powstały u progu Wielkiej Wojny w Heimburgu. Założona przez gnomiego maga Rudolfa von Rotendorfa, organizacja całkowicie skupiła się na szukaniu potęgi poprzez zgłębianie okultyzmu, jego najmroczniejszych rytuałów i szukaniu najpotężniejszych magicznych artefaktów. Mało kto wie, ale to dzięki członkom Tule Venrier poznał zakazane tajemnice nekromancji, sekrety przemiany liczowskiej, której dokonał na polach Nordali. Za czasów nieumarłej Rzeszy towarzystwo działało prężnie po na całym świecie, szukając zakazanej wiedzy i zbierając artefakty z najdalszych zakątków świata. Ale nigdy nie wyszło z ukrycia, zawsze działając za kulis poprzez spiski i machinacje. Myśleliśmy, że koniec Wielkiej Wojny i przegrana Venriera sprawiły, że i Tule poszło w rozsypkę, ale byliśmy w błędzie. Na długie lata słuch o organizacji zaginął, ale od jakichś 2 lat nasz wywiad donosi o wzmożonej aktywności jej członków. To mówiąc, kardynał Serrano pochylił się do przodu i lewą ręką sięgnął do szuflady, wyciągając z niej teczkę, po czym położył ją przed tobą. Otwórz, proszę, wskazał na zamkniętą aktówkę. Z lekkim zaniepokojem na aktówkę i... Sięgnęłaś po leżącą, tak? No. Sięgnęłaś Dobra. Po leżącą na stole teczkę i otworzyłaś ją. A twoim oczom ukazała się przyczepiona stara fotografia i wpisane w rubryce na pierwszej stronie imię i nazwisko. Juda Schulz. Podejrzewamy, że ten gnom ma coś wspólnego ze wzmożoną aktywnością agentów towarzystwa, powiedział kardynał, podczas gdy ty studiowałaś zawartość aktówki. Przed kilkoma godzinami dostałem depeszę, w której poinformowano mnie, iż widziano tego jego mościa w Orso, stolicy Republiki Akwitanii. Tu Serrano przerwał na chwilę, spoglądając na ciebie badawczo. Tam też się udasz, by zbadać całą sprawę. Pamiętaj, to delikatna misja, musisz działać subtelnie. Nie możemy dopuścić do skandalu dyplomatycznego, a jednocześnie nie możemy pozwolić agentom Tule realizować ich niecnych planów. Bo te mogą zagrażać nie tylko pontyfikołowi, ale całej Vanadii. To mówiąc, Victor Serrano wstał z rzeźbionego fotela i podszedł do okna, z którego rozciągał się widok na panoramę Res, skąpanego w promieniach południowego słońca. Stał tak w milczeniu przez dłuższą chwilę, splótrzy dłonie za plecami, po czym westchnął głęboko i spojrzał w twoją stronę. Alfheimskie służby specjalne również zainteresowały się sprawą towarzystwa, co zresztą nie dziwi, bo Imperium Skłono przypłaciło zwycięstwo nad Venrierem i podobnie jak większość mocarstw Vanadii nie chciałoby powtórki z rozrywki. Rzucił Serrano, znów spoglądając w okno, bardziej jakby do własnych myśli niż do ciebie. Na miejscu spotkasz się z wysłannikiem tamtejszego attaché. To niejaki James Black. Nawiążę z nim współpracę, ale miej na niego oko. Alfheimczykom nigdy nie do końca nie można ufać. Za 2 godziny masz sterowiec do Orso. Masz dowiedzieć się, kim dokładnie jest Juda Schulz, jakie są jego związki z Towarzystwem Tule, co robi w Orso i jeżeli trzeba, masz pokrzyżować im plany. Wszystko to oczywiście w białych rękawiczkach i z wrodzonym ci wdziękiem. Powodzenia, panno Hanoi. Idź już, nie trać czasu. To mówiąc, podał ci dłoń na pożegnanie i uśmiechnął się nieznacznie.
Oczekuję regularnych raportów, usłyszałaś za plecami, wychodząc z gabinetu. Z zamyślenia nad trzymanym w ręku kieliszku wina wyrywa cię pukanie do drzwi pokoju hotelowego, w którym przebywasz. Co robisz? Takie puk, puk. Sięgam po broń ukrytą pod ubraniem, chowam ją za plecami i idę otworzyć drzwi. Powoli podchodzisz do drzwi, przysłuchujesz się, czy nie słyszysz za nimi jakichś nietypowych odgłosów, ale nic ci do twoich uszu nie dobiega. Otwierasz drzwi i widzisz, że przed nimi stoi młody boy hotelowy. Elf, który na twój widok peszy się okrutnie i wysuwa przed ciebie srebrną tacę, na której leży biała koperta z pięknie wykaligrafowanym opisem. Szanowna pani Hanoi, pokój 308. Chłopak Duka. Wiadomość dla pani. Od kogo? Kto ją przysłał? Nie wiem pani. Kazali mi to tylko przynieść. Jak wyglądał ten, kto ci ją wręczył? No, mój szef mi kazał. Co robisz? Bo to chłopak stoi z tą tacą i tak się patrzy na ciebie jak zaczarowany. Trochę drży. Jest mocno... no... mocno, że tak powiem, speszony. W tym razie lewą ręką, mając sztylet, zaczynam... pokazuję mu sztylet z lewej ręki i ponawiam pytanie. Kto ci to wręczył? Kto ci wręczył ten bilet? Pani, ja przepraszam, ale to mój szef z recepcji mi kazał przynieść. Nic więcej nie wiesz? Nic nie wiem. Dobrze, w takim razie zakładam rękawiczki i biorę kopertę z tacy. Kiedy zabierasz kopertę, chłopak składa się nisko i pośpiesznie odchodzi. Ewidentnie nie czuł się dobrze pod uważnym spojrzeniem pięknej orczycy. Koperta, którą trzymasz w dłoni, to zwykła biała koperta na listy. Nie posiada żadnych oznaczeń, pieczęci czy logo. Otwieram ją powoli, z uwagą. W środku znajduje się złożona kartka, która zawiera krótką, napisaną odręcznie starannym pismem notkę. Mam nadzieję, że tutejsze Pinot Noir zachwyciło swym smakiem i bukietem. To tak na początek naszej dobrej współpracy. Dzisiaj o 18 w restauracji Lagrange podają wyśmienitą kaczkę z jabłkami. Mamy wiele do omówienia, będzie więc ku temu świetna okazja. Do zobaczenia na miejscu. Z wyrazami szacunku, James. Mam poświęcić te 2 godziny, żeby przeszykować się na kolację. Jednocześnie obmyślając plan. Tak, do 18 masz jeszcze trochę czasu, więc możesz się do tego jak najbardziej przygotować. Jak widać, alfheimski wywiad działa całkiem sprawnie. Skoro mam jeszcze tak dużo czasu, to postanawiam założyć maskujący płaszcz i wyjść na miasto. Może coś ciekawego mnie spotka w międzyczasie. Ewentualnie Dobrze. Zobaczę coś. Dobrze. Jest powiedzmy godzina w okolicach 14-15 tutejszego czasu, więc masz jeszcze troszeczkę... kilka godzin do tego, aby spotkać się z Jamesem Blackiem w restauracji Lagrange. Postanawiasz opuścić pokój hotelowy. Pokój 308, znajdujący się na trzecim piętrze hotelu La Villette. Udajesz się do wyjścia. Hotel jest duży, przestronny. Jest to taki jeden... Może to nie jest hotel najwyższej klasy, ponieważ oczywiście... Skarbiec pontyfikału, a nie jest aż tak szeroki, żeby każdemu agentowi zapewniać super luksusowe warunki. Natomiast mimo wszystko hotel La Villette jest taki, powiedzmy, 4-gwiazdkowym hotelem, który gości wielu dyplomatów, gości zagranicznych, ludzi, którzy przyjeżdżają do Orso załatwiać sprawy wszelkiej maści, czy to biznesowe, czy to dyplomatyczne, ewentualnie także szpiegowskie. Czy wiele, wiele innych historii, o których często władze nie mają pojęcia albo przymykają na nie oko. Piękne, ozdobione kandelabrami korytarze z pięknymi draperiami, wszystko ozdobione też bardzo fajnymi te lamperie wykładane drewnem, wszystko pięknie ozdobione, piękne chodniki na korytarzach, obrazy przedstawiające dzieła sztuki różnych artystów, którzy pewnie
nie raz i nie dwa przebywali w pokojach tego hotelu. Schodzisz na dół do recepcji i widzisz, jak elfi boy hotelowy, który przynosił ci informację, na twój widok, gdzie rozmawiał chyba z jednym z pracowników, być może z konsjerżem tego hotelu, popatrzył, gdy tylko spojrzał się na ciebie i zobaczył, jak wychodzisz, schodzisz schodami ku holowi wyjściowemu hotelu, na twój widok postawił oczy z przerażenia w słup i czym prędzej zawidał się i pierzchnął gdzieś na zaplecze. Ewidentnie nie sprawiłaś na nim najlepszego wrażenia. Oddałaś klucz na recepcji, tutaj konsjerż przyjął cię, uśmiechnął się oczywiście służbowym uśmiechem, mierząc cię zdawkowym, nic nie mówiącym spojrzeniem. Pożyczył miłego dnia i wyszłaś na ulicę. Orso to piękne miasto, przeogromna stolica Akwitanii, która pomimo tego, że od Wielkiej Wojny minęło wiele lat, ciągle jednak gdzieś tam w swojej historii nosi ślady o okupacji wędrierowców. Ale mimo wszystko miasto zachowało swoje piękno. Znajdujesz się w dzielnicy Palais Bourbon, która jest dzielnicą taką, można powiedzieć, rządową, dzielnicą dyplomatyczną, dzielnicą, w której, tak jak i do tego hotelu La Villette, przyjeżdżają ludzie wszelkiej maści, ludzie z zagranicy, przez ludzi oczywiście mam na myśli przedstawicieli wszystkich ras spotykanych w Vanadii, którzy załatwiają tutaj swoje sprawy. Jest tutaj gwarno, tłoczno, kolorowo, wszędzie prują po ulicach parowe pojazdy, paromobile, nad głowami gdzieś tam wysoko na niebie dostojnym lotem fruwają sterowce w te i we w te, w różnych kierunkach. Gdzieś z daleka słychać syreny promów wędrujących po rzece, która tutaj płynie. Gdzieś też z daleka widzisz zarysy żelaznej wieży, wielkiego pomnika monumentalnego, który pokazuje na piękno tego miasta i na potęgę Królestwa Akwitanii, na potęgę Republiki Akwitanii, która kwitnie pod rządami aktualnymi, kraj artystów, kraj cyganerii artystycznej, bohemy, wielkich malarzy, wielkich poetów, wielkich pieśniarzy. To tutaj w największych teatrach wystawiane są największe i najprzedniejsze sztuki wanadyjskie. Tutaj też pędzi się, czy też właściwie może nie pędzi, a leżakuje najprzedniejsze wina. W Akwitanii właśnie są po prostu rejony, w których winorośl jest jednym z najcenniejszych darów natury, darów rolnictwa, które się tutaj sadzi i z których wina goszczą na królewskich stołach, na książęcych stołach, na stołach arystokracji całego świata. I właśnie na te uliczki wychodzisz, rozglądając się uważnie i zastanawiasz się, czy ruszać na piechotę, czy wsiąść dorożkę, a może jakiś paromobil, taksówkę. Gdzie chcesz się udać i jakim sposobem? Idę na piechotę do najbardziej uczęszczanej kawiarni, która znajduje się tuż przy ulicy. Siadam tak, żeby mieć jak najlepszy widok i obserwuję ludzi poruszających się i załatwiających różne sprawy. Wyszukuję osobniki podejrzane, osobniki, które mogłyby coś ukrywać. Staram się też wyłapać znajome twarze ze świadka polityki. Czy popołudniową kawę. Dla niepoznaki jem ciasteczko. Jedno z takich kawiarni, która znajduje się całkiem niedaleko hotelu, jest kawiarnia Turkusowa, która jest miejscem spotkań wielu ludzi, którzy tutaj przychodzą napić się kawy, porozmawiać, ewentualnie z szerokich witryn tej kawiarni obserwować to, co się dzieje na zewnątrz. Rzuć mi proszę
test spostrzegawczości, poziom trudności 20. Powiedz mi na skarcie swojej Miłość. postaci, gdzie ja mam kartę twojej postaci? Spostrzegawczość. Masz wyspecjalizowane. Ile dobrze widzę. Kiedy ktoś cię obgaduje, tak? Jesteś specjalistką w Tak, wykrywaniu. tak, tak. A tutaj cię nikt nie obgaduje, ale masz. Rzuć mi proszę na spostrzegawczość poziom trudności 20, więc. Ale masz plus 6 do rzutu, więc to jest. Zawsze na propsie. Po spostrzegawczej zależy od zręczności, tak? Dziwne to. Jeden. Nie, od przy przenikliwości. Od przenikliwości. Dobrze, czyli na dziesiątce masz przerzut. Rzuciłaś 7 i 8. Czyli 8 plus 6 to jest 14. Czy chcesz wydać jakąś kartę albo żeton? Żeton. Jeden z żetonów. Dobra, zostaje ci 7. Gracz może wydać żeton, żeby dorzucić dodatkową kość do puli nawet po rzucie, dodać jeden do wyników rzutów kośćmi, wymienić karty lub odrzucić dowolną ich liczbę i dociągnąć do pełnej ręki, aktywować atut. Czyli możesz ewentualnie dorzucić jeszcze kostkę 1d10, jak rzucisz, jak Dobra, chcesz za robię żeton. to. Masz 14, więc jak rzucisz 6, to zdasz. 6 lub Moment. więcej. Dobra, masz 17. Zawsze możesz wydać A. kartę jeszcze, żeby do 20 dobyć, bo za kartę masz. Za dwójkę treflek oddasz, to będziesz miała tą. Plus 3 do rzutu, więc będziesz miała 20 akurat. Dobra, oddaję dwójkę tref. Dobrze, nie masz dwójki tref. W takim razie został ci król tylko i siódemka. Dobrze. Po drodze do kawiarni czujesz na plecach, właściwie na szyi, czujesz takie mrowienie. To twoja szpiegowska intuicja podpowiada ci, że jesteś obserwowana, że ktoś cię śledzi. W tłumie, który cały czas cię mija, bo jest tu tłoczno, głośno i gwarno, dostrzegasz przebłyski tych samych postaci. Po dwóch stronach ulicy śledzi cię dwóch mężczyzn. Jeden jest łysy, chyba ma jakieś tatuaże na głowie. Ubrany jest w takie raczej zwyczajne ciuchy. Drugi to krasnolud w meloniku, który też spaceruje od stoiska do stoiska. Czasami zatrzymuje się i udaje, że czyta gazetę, ale ciągle uważnie cię obserwują. Nie są zbyt udolni w tych swoich staraniach, żeby cię śledzić niezauważenie. No, skoro ich zauważyłaś, to znaczy, że nie powiodła im się ta akcja, no, ale jesteś na pewno śledzona. W takim razie dopiłam swoją kawę. Znaczy, jeszcze nie dotarłaś do kawiarni, dopiero teraz stajesz na Dobra, progu, dobra. na schodkach właściwie wiodących do kawiarni. Tutaj wychodzą jakieś elfy śmiejąc się głośno. Jakaś elfka szczebiocze coś po akwitańsku do ucha swojego prawdopodobnie kochanka albo ukochanego, ciężko powiedzieć, i tam trzymając się za ręce i głośno rozmawiając, idą gdzieś tam w swoją stronę. Śledzący cię krasnolud oraz łysy mężczyzna gdzieś tam w odpowiednim oddaleniu oczywiście się zatrzymali i udają, że cię nie obserwują, ale ewidentnie wiesz, że jesteś śledzona, tylko nie wiesz, kto cię śledzi. Czy to cię śledzą alfheimskie siły specjalne, czy to cię śledzi ktoś inny, a może akwitańskie służby wywiadowcze? No ciężko powiedzieć, ktoś cię śledzi w każdym razie. Wchodzę do kawiarni Chodzisz i do wybieram. kawiarni. Kawiarnia zgodnie z nazwą turkusowa jest nie tylko turkusowa z nazwy, ale też z wnętrza, z wykonania, ponieważ zarówno lada, która jest główną tutaj, że tak powiem, głównym, może nie atrakcją, ale takim głównym punktem zbornym, przy którym zbierają się klienci, zamawiając różne napoje, głównie jakieś kawy, ale także herbaty. Ma kolor turkusowy.
drewniane meble, takie, można powiedzieć, ławy obite są turkusowym pluszem, czy tam jakimś takim filcem. No i też dzbanki oraz filiżaneczki, stoliczki, spodeczki są zrobione tak w turkusowych kolorach. Plus jeszcze do tego jakieś tam dodatkowe zdobienia, ornamenty, które już nie są w tym samym kolorze, ale są w kolorach po prostu pasujących do tego wystroju. Jest to ciekawie gustownie. Leci jakaś muzyczka taka spokojna, grana chyba przez akwitańskie jakieś radio krystalograficzne. Coś tutaj takiego spokojnego, melodyjnego, nie rzucającego się za bardzo w uszy. Raczej jest to taka muzyka tła. Jest tu gwarno, ludzie oczywiście rozmawiają ciszej, głośniej. Pełno jest klientów o tej porze. Załoga tej kawiarni uwija się od jednego zaparzacza do kawy do drugiego. Mielą ziarna w ręcznych młynkach, rozmawiają z klientami, wydają resztę i tak dalej, i tak dalej. Co robisz? Podchodzę, składam zamówienie na jedną kawę, małe espresso. Bez niczego, bez cukru, bez mleka. Również wydaję dyspozycję, proszę o stolik dla trzech osób. I wspominam, że jak tylko pojawi się dwóch mężczyzn i opisuję tych mężczyzn, którzy mnie śledzili, jak tylko wejdą do kawiarni, to poproszę o kolejne dwie kawy i o skierowanie ich do mojego stolika. Dobrze. Siedzisz tak kilka dobrych minut tutaj, mimo tego, że jest tu całkiem tłoczno, dosyć szybko na twoim stoliku ląduje dzbanek i filiżanki, spodeczki, łyżeczki i wszystko, całe oprzyrządowanie potrzebne do picia wyśmienitej kawy i dzwonuszek parującej, gorącej kawy również ląduje na twoim stoliku, więc szybko się załoga tej kawiarni uwinęła z twoim zamówieniem. Siedzisz tak, że widzisz drzwi prowadzące do kawiarni oraz masz przez kawałek witryny sąsiedniego stolika obok, masz widok przez kawałek witryny na to, co się dzieje w mieście, ale nie widzisz swoich prześladowców, jak to bym mógł nazwać w tym momencie. Siedzisz i popijasz kawę. Kiedy drzwi się w końcu otwierają, znaczy one się otwierają, zamykają prawie przez cały czas, natomiast w końcu się otwierają i w drzwiach staje łysy jegomość, który na pewno ten, który cię śledził. Raczej gęba nie wróżąca, nic dobrego. Koleś ma raczej taki, bym powiedział, zacięty wyraz twarzy i nic dobrego mu z oczu nie patrzy. Rozgląda się spod lekko zmrużonych powiek, pewnie dlatego, że jednak różnica jasności między tym, co na dworze, a co w pomieszczeniu sprawiła, że musiał na chwilę zmrużyć oczy. Rozgląda się uważnie po sali. Jego wzrok przez dosłownie ułamek sekundy spoczywa na tobie, lecz nie. Tak jakby udawał, że cię nie widział, ruszył do kontuaru i zaczyna zamieniać parę słów z barmanem, czy też właściwie z baristą, który tam pracuje. Ten jakoś tam żywo gestykulując zapewne dopytał się, co podać. Chwilę porozmawiali i znowu łysy rzucił tak z kątem oka rzucił na ciebie dłuższe spojrzenie. Coś tam jeszcze powiedział do barmana i ruszył w twoim kierunku. Ja w międzyczasie, zanim jegomość dotrze do mojego stolika, przygotowuję już sztylety mocowane w cholewkach butów. Sprawdzam, czy wychodzą dosyć gładko na tyle, żeby szybko w razie potrzeby zainterweniować. Tak, tak. One są tak, masz to, że tak powiem, te buty przygotowane oraz te pochwy na te sztylety są tak zrobione, że
Błyskawicznie one w każdym momencie dadzą się wyciągnąć, jak i z powrotem wsadzić nie ma problemu, jesteś w tym wyszkolona, jest to dla ciebie, że tak powiem, rzecz, która często, gęsto trenowałaś, powtarzałaś, więc nie ma z tym najmniejszego problemu. Mężczyzna bezceremonialnie podchodzi, odsuwa krzesło, siada, nalewa sobie kawy do swojej filiżanki. Przez chwilę tak w ustach tą kawą tak kręci, przełyka z wyrazem degustacji na twarzy. I warknął coś spod nosa. Parszywa ta lura. Tak jak twoja gęba. Zaśmiał się. Nie lepsza niż twoja, damulko. Cię przysłał. Widzisz, powiedzmy, że mój mocodawca jest zainteresowany tym, żebyś nie wścibiała swoich kłów w nie swoje sprawy, ponieważ ktoś może ci je upiłować. Rzuć mi Zbyt się na. ciebie boję. Rzuć mi jeszcze raz na spostrzegawczość. Tym razem test jest tylko 15 stopni trudności. Czyli tam znowu 2D10, 2D10 plus 6. Znaczy, bo masz dużo rzutów. Czyli masz łącznie 17. Dobra, zdałaś. Już ci coś wklejam. Widzisz, że na szyi ma tatuaż, który przypomina nieco to, co ci zaraz wyślę. Takie może trochę wyblaknięte, nie tak wyraźne, ale ma coś takiego na szyi wytatuowane. I ty znasz ten znak. Bo ten znak to jest znak Towarzystwa Thule. Czyli to jest jeden z ich ludzi. Być może jest to jeden z ludzi, Judy Schulza, którego szukasz. Z lekką nutką lekceważenia zwracam się do łysego mężczyzny. Mój pan nie jest chyba zbyt poważnym graczem, skoro wysyła takich amatorów jak wy. Widziałam was już jakieś temu. Mój pan jest na tyle poważnym graczem, że jeżeli będziesz podskakiwać, damulko, to sprawimy, że długo nie nacieszysz się atrakcjami tego pięknego miasta. To mówiąc, wstał, popatrzył się jeszcze na ciebie z góry, jego wściekle niebieskie, wręcz takie, można powiedzieć, blado niebieskie spojrzenie legło na tobie, parszywa gęba z jakąś blizną i tatuażem, skrzywił się, splunął. Do zobaczenia, laleczko. Odwrócił się i ruszył w stronę wyjścia. Czekam, aż wyjdzie. I idę go śledzić, co robi, co zrobi, gdzie pójdzie. Przekładam swój płaszcz na drugą stronę. Byłam na tej stronie, jak gdyby ozdobnej, nie maskującej, i teraz zamieniam na płaszcz maskujący i ruszam za nim, żeby go nie zgubić. Dobra. Jednocześnie zastanawiając się, gdzie jest drugi jegomość. No dobra. Minęła na tym wszystkim jakaś, no może nie godzina, ale około godziny na tym wszystkim, na tej przechadzce, na tym piciu kawy i tak dalej, rozmowie. Wychodzisz z kawiarni i widzisz, że rozglądasz się przez kilkanaście sekund uważnie. Widzisz, że krasnolud gdzieś zniknął, a łysy mężczyzna znika za rogiem jakiejś kamienicy niedaleko. Stwierdzam, że mam jeszcze troszkę czasu, więc postanawiam śledzić go tak długo, jak tylko się da. Dobrze, śledzić mówisz. Dobrze, rzuć mi na spostrzegawczość, tylko poziom trudności znowu jest 20. Masz plus 6 do rzutu automatycznie i na dziesiątkach masz przerzuty. No nie masz, masz 9 plus 6, czyli masz 15.
Możesz wydać żeton, żeby dorzucić kostkę, możesz wydać kartę, żeby sobie zwiększyć pulę tych. Dorzucam. No to dobra, kolejny żeton dorzucasz, rzuć D10 jeszcze. Już. Czyli wyrzuciłaś 19, masz w sumie. Chcesz jeszcze z tym robić, czy tak zostawiamy? Da mi trochę tej siódemki. A to wiesz, za żeton zawsze możesz sobie dociągnąć nowe karty do tego, do puli, bo masz w puli maksymalnie 3 karty, a zawsze za żeton jeden możesz sobie dociągnąć karty do ręki, do trzech. To może. Chociaż w sumie to i tak, żeby jeden uzyskać, to czy żeton, czy kartę, to już wszystko jedno. Dobra, to jeszcze raz, jeszcze jeden dorzut. Dobra. Mogę? Możesz, no Mogę? dopóki ci się Dobra, żetony nie okej. skończą, to możesz. Dobra, ale to czy jest sens rzucać, bo w sumie tam nie ma zera na kostce. Nie no, wydaje się, że to nie masz plus jeden i masz zdany test, nie? Dobra. No dobra, no to dobra, zdałaś. Mimo, wydawać by się mogło, że ci partacze od Stule może nie są najlepszymi śledczymi, ale już gubić ludzi w tłumie to jednak całkiem potrafią. Ciężko. Śledzisz go od kilku minut, ale no zgrabnie umyka w tłumie, w dziwnych zaułkach, wchodząc do różnych kamienic, wychodząc jakimiś bocznymi wejściami. No facet kluczy i to kluczy całkiem mocno. W końcu po kilku minutach znowu gdzieś ci, znaczy po takich dobrych 10 minutach śledzenia przeszliście już może ze dwie przecznice od hotelu, a dalej nie wiesz, gdzie on idzie. Dalej nie wiesz, gdzie on idzie, gdzie zdąża. Ewidentnie, nie, być może zorientował się, że będziesz próbowała go śledzić, a być może po prostu robi to odruchowo i z przyzwyczajenia, że gubi wszelkie pościgi. W każdym razie, no jeszcze go masz na widoku, a mniej więcej wiesz, znowu gdzieś tam wszedł do jakiejś kamienicy. Patrzę na zegar. Jest już troszkę późno, więc chyba porzucę No. to śledzenie. Wezwę dorożkę i udam się do hotelu, żeby przygotować się na spotkanie. Okej, widzisz, jesteś nie akurat, no tutaj akurat jakaś boczna uliczka, ale wychodzisz do jakiejś główniejszej ulicy, gwizdzisz donośnie i oczywiście po chwili zjawia się dorożkarz, który bez problemu za drobną tam opłatą zabiera cię z powrotem do hotelu, umilając czas jakąś tam rozmową, taką oczywiście zdawkową, standardową rozmową przewoźnika z pasażerem. O niczym, o pogodzie, o interesach i tak dalej, i tak dalej. Dojeżdżasz do hotelu. W hotelu oczywiście znowu konsjerż na recepcji wita cię swoim służbowym uśmiechem numer 5 i wręcza ci klucze do twojego pokoju, pytając się oczywiście, czy podobał się pobyt, czy podoba się Orso. Czy podoba się pobyt, jak pani ocenia tutejszy klimat i tak dalej. Jakaś tam taka rozmowa, gadka, szmatka. Po czym oczywiście udajesz się do swojego pokoju. Resztę czasu potrzebnego do spotkania się z Jamesem Blackiem spędzasz na przygotowaniach do kolacji. Zbliża się powoli godzina 18. Do twoich drzwi słyszysz znowu pukanie. Nie podchodzę do drzwi, ale mówię proszę, nie jestem w gotowości, żeby sięgnąć po broń. Drzwi się nie otwierają, ale za drzwi słyszysz głos. Pani, paromobil czeka na panią na dole. Po czym słyszysz oddalające się kroki. Na razie biorę opończe, pakuję ostatnie rzeczy, sprawdzam, czy wszystko zabrałam i udaję się do powozu. Do paru. Schodzisz oczywiście na dół do holu, znowu zwracasz klucze, żegnasz się z konsjerżem, wychodzisz przed drzwi i widzisz, że przed taką tą zatoczką, gdzie zwykle zajeżdżają taksówki, stoi
Parowóz, paromobil, jakiejś tutejszej, akwitańskiej marki, z terkoczącym silnikiem. Szofer stoi grzecznie przy drzwiach, przy uchylonych drzwiach i gestem ręki, Madame Hanoi. Adam do parowozu. Za gestem ręki zaprosił cię do środka. Kiedy weszłaś do środka, zamknął za tobą drzwi, obszedł parowóz od przodu i otworzył drzwi od strony kierowcy i wsiadł do parowozu. Restauracja La Grange, jak mniemam. Tak, oczywiście. Dobrze. Bardzo proszę. Proszę się rozgościć, za niedługo tam będziemy. I poprawił się swoją czapkę szofera. Szofer odpalił pojazd i ruszyliście uliczkami Orso w kierunku restauracji La Grange. Restauracja La Grange leży to właściwie leży przy bulwarze Clamart, dzielnicy artystów Montangle. Znanej z wyśmienitej kuchni i spokojnej, romantycznej atmosfery. Jest to taka, opuściłaś dzielnicę dyplomatyczną, dzielnicę administracyjną Orso i wjechałaś do dzielnicy artystycznej, do dzielnicy cyganerii artystycznej, bohemy. Jest tu dużo takich małych operetek, różnych burleskowych teatrzyków, różnych mniejszych i większych lokali, w których można spotkać artystów wszelkiej maści, jakieś tam galerie sztuki, sztuki klasycznej, sztuki współczesnej, jakieś małe zakładziki, ludzi, uliczni, nie wiem, malarze rysujący różnego rodzaju rysunki, czy też obrazy na zlecenie, jakieś karykatury i tak dalej. Wszędzie jacyś muzycy grający na instrumentach i zbierający oklaski oraz drobne od gawiedzi. No po prostu życie artystyczne Akwitanii, życie artystyczne Orso, kwitnące i tętniące życiem. I właśnie przy bulwarze Clamart, niedaleko parku miejskiego, gdzie spacerują sobie już w ten szarzejącą końcówkę dnia pary i wszelkiej maści obywatele oraz goście Orso, spacerują sobie powoli po bulwarze, obserwując słońce zbliżające się ku zachodowi i na jego tle dostojnie, czy też dystyngowanie wznoszącą się żelazną wieżę, zajeżdżacie właśnie pod restaurację La Grange. Restauracja La Grange nie jest to duża restauracja, nie jest to restauracja z tych wielkich, które gromadzą najznamienitszych gości. Jest to raczej mniejsza restauracja, ale z tego, co zdążyłaś się dowiedzieć z różnych przewodników turystycznych, które na temat Orso były przygotowywane i znajdowały się na stanie hotelu dla wszystkich gości, aby zapoznać ich z największymi atrakcjami turystycznymi tego miasta. Dowiedziałaś się, że restauracja właśnie La Grange jest jedną z tych, które są całkiem cenione sobie przez tutejszych turystów z racji może nie największych i najbardziej bogatych stolików czy jakiegoś urządzenia wnętrza, ale za to bogaty smak i przepyszne dania, które tutaj serwują. Dzisiaj właśnie kaczka z jabłkami, danie dnia, ale być może nie to będzie największą atrakcją dzisiejszej kolacji. Być może to coś, co ma ci do przekazania James Black, z którym masz się spotkać. Zajeżdżacie paromobilem terkoczącym wesoło na podjazd pod restaurację. Kierowca oczywiście zatrzymuje pojazd, gasi silnik, wyskakuje z niego prężnie, obchodzi pojazd, otwiera ci drzwiczki i szarmanckim gestem wskazuje ci, że jesteście na miejscu. Jesteśmy na miejscu, madam. Dziękuję ci bardzo. Proszę o to napiwek za dobrze wykonaną pracę. Ale dziękuję, dziękuję. Życzę udanego wypoczynku. Skłonił się nisko, zawrócił napięcie i
wsiadł z powrotem do parowozu. W tym momencie od strony wejścia do restauracji w twoim kierunku zauważyłaś, ruszyła wysoka postać. Jest to z pewnością dość wysoki, szczupły mężczyzna. Nienagannie ubrany w surdut najnowszej alchemskiej mody, przepasany opaszką pod brodą, nienagannie ustylizowana fryzura, nienagannie także przystrzyżony zarost, alchemski dżentelmen w całym calu. To na pewno nikt inny jak James Black. Już ci go przedstawiam. James Black wygląda tak. Nie wiem, gdzieś ci tu wrzuciłem. O. Dobra, okej. Może być. Gentleman podchodzi do ciebie. Skłania się nisko, ujmując twoją wyciągniętą dłoń, którą ledwie muska ustami. Witam, madam. James Black. Dobry wieczór, panie Black. Pani pozwoli. Ujmuję cię za rękę i ruszacie w kierunku wejścia. Służący, którzy tam stoją przy drzwiach, oczywiście automatycznie uchylają przed wami drzwi. Wchodzicie do restauracji. Jest to taka restauracja z bardziej z tych... Może nie jest to najwyższej jakości restauracja, ale jest jedna z tych bardziej luksusowych, gdzie przy drzwiach sprawdzają gościom rezerwacje i tutaj właśnie zatrzymujecie się przy takim nie stoliczku, tylko takim takim postumencie, gdzie pracownik restauracji ma księgę gości i stajecie przed nim, a James Black rzuca stolik dla dwojga na nazwisko Black na 18. Tutaj pracownik restauracji. Szybciutko, zanim odejdziemy od tego kontuaru, stoliczka, staram się rzucić okiem na listę gości i wyłapać znajome nazwiska. Facet tam przerzuca, znaczy ten, szuka palcem na liście ludzi zapisanych na te godziny dzisiejszego dnia. Ty tam rzucasz okiem swoim fachowym na tą książkę. Wyłapujesz nazwiska i akwitańskie, i alfheimskie, i jakieś tam wotańskie, no z różnych tutaj części Vanadii, ale nic szczególnego ci się w oczy nie rzuca. Więc w tym momencie ten, jak nie wiem jak go nazwać, majordomus tej restauracji dociera do nazwiska, tak, James Black na 18, mam. Zapraszam. Wskazuje ręką w głąb restauracji. James Black, uśmiechając się do ciebie, rezolutnie wskazuje ręką, żebyście ruszyli głębiej w kierunku waszego stolika. Podążam za panem Blackiem, jednocześnie bacznie go obserwując. Pan Black wydaje się być całkiem pewny siebie. Jest to człowiek ewidentnie pochodzący z Alfheimu, na co wskazuje jego ubiór, jego maniery, jego nienaganny wręcz, mimo tego, że mówi po akwitańsku, to jednak z takim ewidentnie alfheimskim akcentem. Więc wszystko wskazuje na to, że jest to jakiś pracownik, wskazywało na to, że raczej jest to pracownik dyplomatyczny, a nie człowiek od mokrej roboty. Jakby to można było powiedzieć o ludziach, ale to nigdy nie wiadomo, może akurat służby jej królewskiej mości, królowej Tytanii wysłały na tą misję kogoś, kto potrafi się nieźle maskować. Docieracie do stolika, który jest już nakryty, tam przyszykowane wszystkie tutaj akcesoria, nakrycie stołu już jest gotowe. On odsuwa tobie krzesło, zdejmuje ci płaszcz, odwiesza go na wieszak i zaprasza cię oczywiście gestem
szarmanckim do tego, żebyś usiadła. No więc tak, pan Black prowadzi cię oczywiście w kierunku stolika, oczywiście po szarmancku odsuwa ci krzesło, ściąga płaszcz, pomaga ściągnąć płaszcz, zawiesza go na wieszaku, sam poprawia swój surdut i siada naprzeciwko ciebie po drugiej stronie. Stolik oczywiście już jest zastawiony zastawą, wszystkie akcesoria są przygotowane i podchodzi do was kelner. I pyta się, czy może nalać wam jakiegoś trunku. Pan Black skinął głową, wskazując na ciebie, czyli ty pierwsza wybierasz, czy pijesz jakiś trunek, czy nie. Wiesz co, musisz mówić bliżej ten, bliżej mikrofonu. Poproszę wino. Poproszę wino. Kelner oczywiście odkorkowuje wino, prezentując tutejszy trunek, oczywiście jakiś tam dobry rocznik, czerwone wino, nalewa wam po lampce, odstawia butelkę z boku, kłania się, jeżeli będą państwo czegoś potrzebować, proszę mnie wzywać, oczywiście składa się nisko i odchodzi. Pan Black rozsiada się wygodnie przed tobą, wznosi kieliszek, próbuje wznieść toast za nasze spotkanie, panno Hanoi. Wypija łyk tego wina, odkłada na bok. Tutaj kelner się zjawia po chwili, podaje jakieś przystawki, które tam można rozpracować, zanim nadejdzie tu główne danie, czyli obiecana kaczka z jabłkami. No ale pan Black, powiedzmy, że bawiąc się bardziej widelcem niż cokolwiek tam jedząc, spogląda w twoim kierunku, uśmiecha się. Oczywiście wiesz, co mnie tutaj sprowadza. Tak, wiem doskonale. Myślę, że nasz interes jest wspólny. Tak, jak nie wiem, dostałem podobne informacje, zakładam, że podobne informacje, jakie dostałaś ty, od swoich przełożonych, że musimy się zająć niejakiego Szulca. Podłej kanali. Co o nim wiesz? Zapewne niewiele więcej niż ty. Juda Szulc. Gnom, który pojawił się w ciągu ostatnich 2 lat w Vanadii. Ponoć wcześniej widywano go w Purgatorii na dalekim południu Urdy. Urda to takie określenie na Ziemię, czyli po prostu na dalekim południu planety, tak jakby, nie? Czyli inny kontynent. Purgatoria. I odkąd pojawił się w Vanadii, aktywność Towarzystwa Thule gwałtownie wzrosła. Ich agenci zaczęli się jawnie i niejawnie pokazywać w różnych miejscach na kontynencie. I najczęściej, kiedy się coś było o nich słychać, działy się tam różne rzeczy. Ginęły cenne artefakty, dzieła sztuki, znikały pewne osoby, albo dokonywano zamachów bombowych, skrytobójstw. Dokonywano zabójstw poprzez otrucie i wiele innych rzeczy. Tutaj ewidentnie Towarzystwo Thule coś knuje, a pan Szulc jest to mocno zamieszany. Ostatnio właśnie doszły mnie słuchy, że pojawił się w Akwitanii, a dokładniej pojawił się w Orso. Po co tu przybył, nie mam zielonego pojęcia, ale dostałem zadanie, aby się tego dowiedzieć i w razie możliwości powstrzymać go. Ale oczywiście tak, aby nie wywoływać żadnego skandalu. Niestety pan Schulz potrafi też mieć przyjaciół na różnych kręgach władzy. I musieli być gotowi na to, że będą go wspierać ludzie, o których raczej, którzy nie, pewno nie chcieliby się przyznawać do tego, że z panem Schulzem mają cokolwiek do czynienia, a tym bardziej, że mają do czynienia z Towarzystwem Thule, które oskryte jest niesławą od czasów Wielkiej Wojny. Czy dodasz mi do tego coś więcej, panno Hanoi? Nie wiem dużo więcej niż pan, ale
ostrożnie. Dzisiaj rano, dzisiaj po południu grożono mi. Najpierw byłam śledzona, później pewien łysy jegomość z wyblakłym tatuażem tej organizacji dał mi wyraźnie do zrozumienia, żebym nie wtrącała się w nie swoje sprawy. Także wiedzą o mnie, więc prawdopodobnie też wiedzą o tobie. To z pewnością, też byłem śledzony, natomiast nikt tutaj mi nie groził. To ewidentnie byli ludzie Schulza. Łysego nie widziałem, widziałem jakiegoś krasnoluda, który mnie śledził, a także jakieś gnomy. Wiesz, Schulz jest gnomem, zapewne zjednał sobie współpracę swoich współbraci. W końcu Tule, jak uczyli mnie onegdaj na lekcjach geografii, to była wyspa, z której pochodzą gnomy, więc towarzystwo Tule niejako nawiązuje do nazwy tej mitycznej wyspy, o której istnieniu mało kto dzisiaj pamięta i wie. W ogóle w tym wszystkim jest coś dziwnego. Po co on tu przyjechał? Co on tutaj chce dokonać? Czego on tutaj szuka? Musimy się tego dowiedzieć. Ale najpierw, może spróbujmy dziś tutejszych dań. W końcu trzeba pocieszyć się troszkę luksusami, jakie zapewnia praca w służbach dyplomatycznych naszych państw, czyż nie? Zgadzam się z tobą w 100%. W takim razie zaczynajmy. Zaczęliście posiłek, oczywiście spróbowaliście jakichś tam przepysznych przystawek, przepysznych sałatek, co jakiś czas sącząc bardzo dobre wino czerwone, które wspomagało trawienie pyszności, które przygotował tutejszy szef kuchni. I po jakimś czasie, oczywiście przerywanej drobnymi rozmową, wymianą uprzejmości, ale wszystko to przetykane pewną dozą rezerwy oraz wzajemnej obserwacji bacznej, tak jak ty obserwowałaś całościowo zachowanie Jamesa Blacka, tak i on w równie zaawansowany sposób obserwował twoje zachowanie, twoją mowę ciała, gestykulację, to co mówisz. Analizował zapewne gdzieś tam w swojej głowie to co mówisz, jak mówisz, jakimi informacjami się z nim dzielisz, a jakie informacje przed nim zatajasz. Typowe rzeczy, które szpiedzy robią, kiedy muszą współpracować, a znajdują się niejako po dwóch stronach barykady, chociaż być może aktualnie pan Juda Schulz sprawia, że pracujecie po tej samej stronie, ale ciągle musicie pamiętać o tym, że oboje jednak służycie różnym mocodawcom. Nigdy nie możecie o tym zapominać. Ale na tej przemiłej pogawędce, okraszanej degustacją, docieracie do momentu, kiedy na wasz stół wjeżdża rzeczona kaczka z jabłkami. Tutejszy szef kuchni rzeczywiście sprawił się niesamowicie, ponieważ danie, na które zostałaś zaproszona, już samym swym zapachem sprawia, że twoje kubki smakowe, chcąc nie chcąc, zaczynają produkować, i ślinianki zaczynają produkować coraz więcej tego płynu ustrojowego, który wspomaga trawienie między innymi. I kiedy w końcu zatapiacie widelce w rozkosznie mięciutkim mięsie i pakujecie do ust kolejne kawałki tego przepysznego dania, po prostu niebo w gębie i wszystko, co najlepsze w tym momencie staje przed oczami. Wspomnienia dzieciństwa, kiedy babka serwowała najlepsze dania, rozkoszny smak w ustach pieczonej kaczki, jabłek, przypraw wszelkiej maści, które zostały do tego wszystkiego użyte, okraszone to wszystko delikatnym posmakiem wina. Naprawdę. Oprócz tego, że było służbowo i z rezerwą, zrobiło się nawet lekko
rozkosznie domowo, może nawet lekko romantycznie. Kiedy tak spożywacie ten posiłek, do waszego stolika podchodzi gnom. Ubrany jak na kuriera przystało. Podchodzi niosąc przed sobą bukiet. Bukiet czerwonych róż. Ubranych w złociste wstążeczki, w jakieś tam ozdóbki piękne. Bukiet róż. Staje przed waszym stolikiem. Zwraca się w twoją stronę, kłaniając się nisko i wręcza ci ten bukiet, stwierdzając, to dla pani. W środku jest liści, po czym odwraca się i odchodzi. Co robisz? Otwieram liścik i czytam, co jest tam napisane. Mów troszeczkę, albo zbliż się, bo cię słabo trochę słychać. Otwieram liścik. Dobrze. W środku masz, jest napisane. Uciekajcie stąd. Natychmiast. Co robicie? James się patrzy na ciebie zaintrygowany. Nie wie, co przeczytałaś właśnie w liściku. Od gnoma. Tak, od liściku. Znaczy, to był od kogoś jest bukiet, ale gnom to był tylko kurier. Pokazuję. Zachowując pokorową twarz, ten liścik mojemu towarzyszowi. Dobra. Rzuć sobie na spostrzegawczość z trudnością 20. Ja też sobie rzucę. No to dobrze. Czy robisz coś, żeby to poprawić? Pamiętaj, że masz jeszcze z kart, masz jeszcze siódemkę trefli króla. Kier. Tak, króla. Króla kier. Król ci daje plus 4 do rzutu, to jeszcze ci nic nie pomaga. Znaczy nie, a trudność, ja mówiłem, albo 15, to też ci nie jest. Co, trudność jest 20, tak, ale król albo ci daje plus 4 do rzutu, albo wynik 15, którego nie da się zmienić, czyli tak nie zdajesz i tak nie zdajesz, więc... Zawsze możesz dorzucić kostkę z żetonu i liczyć, że będziesz miała przerzut. Albo wtedy dograć jeszcze karty jakieś. Wiesz co, to dobieram kartę z żetonu. I mam teraz 6. Dobra. Dostajesz Jobka. Jobka Kier. Jobek też daje plus 4 do rzutu, ale to jak go zagrasz. Dobra, to jeszcze raz rzucam z nadzieją na przerzut. No okej, okay, rzuć 1d10. Dobra, uciekamy. Dobra, rzucacie się, znaczy rzucasz się, wyskakujesz jak sprężyna z tego stolika i rzucasz się biegiem w kierunku wyjścia. James Black sekundę później za to, może nawet nie sekundę, ułamek sekundy później rzuca się za tobą w kierunku drzwi. W tym momencie przez... słyszysz huk, właściwie... Słyszysz najpierw taki szum, ni to gwizd, i przez witryny okien, które wychodziły na uliczkę i później na kamienice, które były po drugiej stronie, wpada coś do restauracji i słyszycie tylko ogromny huk, błysk niesamowity. I potworną siłę, która wyrzuca was w powietrze. Wylatujecie przez drzwi wejściowe do restauracji i podmuch wybuchu, ponieważ to był wybuch. Coś po prostu, jakiś pocisk prawdopodobnie został gdzieś skądś wystrzelony i uderzył w restaurację. I wysadził ją w powietrze. Podmuch tego wybuchu wyrzuca was przez drzwi wejściowe z tej restauracji prosto na bruk, który przed tą restauracją się znajdował. Turlacie się, podmuch ten rzucił was na ten bruk, przeturlaliście się ileś tam metrów, boleśnie obtłukując sobie kończyny oraz właściwie całe ciało, i lądujecie w ten sposób, że
Przeturlaliście się i wylądowałaś na Jamesie Blacku, właściwie na jego klatce piersiowej. Słyszałaś tylko jak stęknął donośnie, ponieważ no, nie zrobiłaś tego delikatnie. Jak i delikatnie nie obeszły się z wami siła wybuchu. W powietrzu czujesz swąd dymu, pali się, słychać krzyki ludzi, pisk kobiet, przerażone jakieś krzyki, okrzyki w tym całym dymie, ogniu, pożodze, jaka się rozpętała. Gdzieś tam z daleka słyszysz syreny, być może żandarmerii, a być może straży pożarnej. Kto wie? Rzuć mi na... już ci powiem, rzuć mi na krzepę mi rzuć. Poziom trudności 10. No to dorzuć jeszcze do tego 1d10 znowu. Bo masz przerzut na krzepie. No to w sumie masz 12. Dobrze, udało ci się podnieść dosyć szybko. James Black leży dalej półprzytomny na bruku. Ma osmalone, naddarty surdut. Gdzieś tam widzisz kątem oka, że gdzieś tam krwawi z rozcięcia na policzku. Ma gdzieś tam przetarcia, rozdarcia na ubraniu, na dłoniach i tak dalej. No takie podobnie jak i ty. No, nie, ten wybuch nie oprzedł się z wami delikatnie, ale o niebo lepiej na tym wyszliście niż spora część gości i obsługi tego lokalu, którzy po prostu zginęli śmiercią tragiczną w tym momencie, albo zostali ciężko ranni. Gdzieś tam widzisz, jak ze zgliszczy wyczołguje się chyba kelner, który was obsługiwał i nie ma nogi. Gdzieś tam próbuje, wrzeszcząc z niebogłosy, próbuje się wydostać z płonącej restauracji. Rzuć mi na spostrzegawczość teraz. Trudność 15. Już. Znowu 2d10, tylko masz plus 6 do rzutu, więc... No to masz, dobrze, zdałaś. Masz, nie zdałaś. 8 plus 6, 14. No to jednego punktu ci brakuje. Zagrasz kartę, to na przykład siódemkę, to sobie dodasz 3 do rzutu i masz zdane, nie? Tak, siódemka. Zostaje ci Jopek Kier i Król Kier w takim razie. Dobra. Dobra, zdałaś. Widzisz, że... z dachu jednej kamienic, prawdopodobnie z tej, z której strzelano, z jakiejś rakietnicy czy z czegoś podobnego, z jakiegoś działka, moździerza, czegoś co razi wybuchowymi pociskami, zauważyłaś błysk, jakby zarys postaci, która odwróciła się i zniknęła. Co robisz? James w tym czasie powoli gramoli się z ziemi, jęcząc przy tym dosyć mocno. No, widocznie odczuł te obrażenia nieco gorzej od ciebie. A także zauważyłaś, że gnomi kurier, który przyniósł ci kwiaty z ostrzeżeniem, gdzieś tam też zauważył, mignął ci gdzieś tam w tłumie, ale zobaczył, że go ujrzałaś. I z czym prędzej odwrócił się gdzieś tam i próbuje zwiać. Co robisz? Czy gonisz... Co robisz? Pomagasz Jamesowi? Gonisz gnomiego kuriera? Czy gonisz postać, która dokonała na was zamachu? Albo próbuje wrócić? Gonił gnomiego kuriera. Dobra, zaczynasz się przedzierać w kierunku... Coś mówisz Jamesowi, czy zostawiasz go tak po prostu na pastwę losu, że tak to powiem? Nie, mówię, żeby wziął się w garść szybciutko i biegł za mną. Gdzieś tam podbiegają do was jacyś ludzie, nic wam się nie stało? Nic wam się nie stało? Coś tam, wiesz, zaczepiają, próbują zatrzymywać, opędzasz się od nich, przedzierając się z zaciętą miną na twarzy przez ten tłum, który się zaczął zbierać wokół miejsca wypadku i ruszycie za gnomim kurierem. James gdzieś tam też zebrał się w sobie. I kuśtykając próbuje za tobą biec. Dobra, rzuć mi na zręczność w tej chwili.
bo tutaj trzeba się przedrzeć przez tłum. Poziom powiedzmy, że 15 znowu. Zręczności ty masz. O, masz na 8 masz przerzuty. Dobrze, na 8 masz przerzuty. O, super, masz przerzut, masz dziesiątkę. No to dorzucaj jeszcze kolejny. D10 rzucasz. 17, spoko, udało ci się. Dobra. W sumie udało ci się. Przedzierasz się przez ten tłum, rozpychasz się i udaje ci się w miarę zbliżyć do gnoma, który nie tak dobrze sobie radził jak ty, mimo tego, że jest mniejszy i wydawałoby się bardziej zwinny. Udało ci się do niego zbliżyć na tyle, że zobaczyłaś, że wskakuje w jakąś uliczkę, gdzie jest mniej ludzi i zaczyna czym prędzej uciekać. Wpadasz w tą uliczkę za nim. W oddali gdzieś tam za tobą słyszysz oddalające się krzyki, ale coraz bliższe syreny. Zapewne żandarmeria, jak i straż pożarna, być może też pomoc medyczna zjeżdża się na miejsce tego przeraźliwego zamachu i będą tam pewnie próbowali ratować, co się da, ratować ludzi tych biednych, którzy ucierpieli na tym, że ktoś próbował was zabić, bo to ewidentnie było w was wymierzone, w was dwoje. Juda Szulc, jak widać, się nie patyczkował. Postanowił załatwić sprawy w bardzo brutalny, ale jednocześnie skuteczny, wydawać by się mogło, sposób. Biegniesz za tym gnomem, on kluczy, to wpada w jedną uliczkę, to w drugą, przewraca za sobą śmietniki. Próbuje jak najbardziej się od ciebie oddalić, ale ciągle za nim biegniesz. W końcu wbiega w zaułek, gdzie na jego końcu widać jakieś skrzynki poustawiane pod ścianą, którą jest taki niewysoki murek. On na to wskakuje, próbuje się wdrapywać. Co robisz? James sapiąc Panienku. głośno i pojękując wpada za tobą. Masz go gdzieś tam za plecami. Ciągle biegniecie za nim. Co robisz? Co robisz za tym gnomem? Próbuję ściągnąć tego gnoma i porozmawiać z nim. Dobrze, Spróbuj. rzuć mi na zręczność. Dobra, gnom Dobra. próbuje się tam, wskakuje na jedną skrzynkę, na drugą, doskakuje do murku, ale jest trochę niski, ma problem z tym, żeby chwycić się krawędzi murku, a ty w ekwilibrystyczny sposób odbijasz się od jednej skrzynki, przebiegasz ze 2 metry po ścianie po prostu i takim szczupakiem rzucasz się na tego gnoma, łapiąc go w pasie i obalając go na ziemię. Staczacie się ze skrzynek. On się gdzieś tam szamocze, ale ty lądujesz na nim i przygważdżasz go do ziemi. A on: puśćcie mnie, ja nic nie wiem, puść mnie, puść mnie! Hej, spokojnie, nie zrobię ci krzywdy. Chcę tylko porozmawiać. James w tej chwili tam dobiega. Uff, ale ty masz zdrowie, Hanoi. Ociera pot Haha. z czoła i ściera też smugę krwi, która tam cały czas sączy mu się z rozciętego policzka. Dlaczego go goniłaś? Pyta się ciebie. Gnom tam się szamocze i próbuje się wyrywać. Zaczął uciekać, jak zobaczył, że go obserwuję. Wydawało mi się to podejrzane. Poza tym chciałam się dowiedzieć też, komu zawdzięczamy życie. Nasze życie. Kto nas uratował? Dobrze. Gnomy ma strój kuriera, ale coś ci w nim jednak do końca nie pasuje. Nie pasują ci jego spinki do mankietów. Otóż jego spinki do mankietów są zdobione i mają symbol takiej lilii, właściwie młotka, jakiegoś młota, który wpisany jest w znak lilii. I gdzieś ci świta w głowie, że gdzieś już o tym słyszałaś. Rzuć mi na znajomość półświadka. Ty chyba coś takiego masz. Było. Coś tam, jakieś kontakty. Tak, masz przydatne, a przydatne kontakty. A dobra. To przydatne kontakty to nie są, ale i tak masz półświatek na 3, więc masz plus 3 do rzutu. Rzuć mi poziom trudności 10. Nie będzie to trudne zadanie. Ale dwie kostki Tak, dałeś. dwie kostki. Plus 3 do rzutu masz. Więc to jest na pewno symbol jakiegoś gangu. Jest to ci wiem, że tutaj to jest jakiś gnomi gang. On jest członkiem jakiegoś półświatka gnomiego tutaj w Warsaw. Nie pamiętasz nazwy,
Gdzieś tam kiedyś czytałaś w jakichś dokumentach, mniejsza o to. W każdym razie wiesz, że to na pewno jest jakiś gang. Gang gnomów, który ogólnie rezyduje na terenie Orso, no i tam wiadomo, trudnią się tym, czym się trudnią ludzie z półświatka, czyli wszelkiej maści przestępczość różnej kategorii. A ten gnom ewidentnie jest członkiem gangu. A to, że miał strój kuriera, to już mniejsza o to, mógł być przybrany, ale na pewno jest członkiem jakiegoś gangu. Hej, najpierw chciałabym Ci podziękować za uratowanie życia. To nie Bez mi ciebie. dziękujcie, pani, to nie mi dziękujcie. A komu? Komu zawdzięczamy to wszystko? Kto nas Gnom ocali? już podnosi ręce, że już się nie będzie szarpał, podnosi się z ziemi, musicie podziękować mojemu szefowi. Chcielibyśmy to zrobić. Czy możesz nas do niego zaprowadzić? Wydaje mi się, że chyba nie mam już wyjścia. Proszę, za Dasz mną. radę teraz iść? Jesteś w stanie? No jest, nie poturbowałaś go tak mocno, aby ten, zresztą już tutaj, no nie ma wyjścia, bo już James też jest razem z tobą, też się tam w miarę otrząsnął z tego wszystkiego, chociaż już mało dżentelmeńsko wygląda, włosy trochę w nieładzie, brudny, osmalony, zresztą ty też niespecjalnie dobrze w tej chwili wyglądasz, ale przynajmniej bardziej bojowo od swojego alfheimskiego współpracownika. W każdym razie gnom macha ręką, żebyście szli za nim, no i gdzieś tam prowadzi was uliczkami. Prowadzi was uliczkami do dzielnicy przemysłowej Orso. Trochę to zajęło, może z jakieś dobre pół godziny marszu. Zajęło wam dotarcie do dzielnicy przemysłowej Orso, czyli do dzielnicy, w której wiadomo, są magazyny, sklepy, jakieś manufaktury, fabryczki, fabryki i tak dalej, i tak dalej. I prowadzi was do rzeźni. Rzeźnia, Landsman i wspólnicy widnieje na szyldzie. Jakiś tam wytarty napis z oznaczeniami jakiejś tam świnki czy czegokolwiek innego. W każdym razie ewidentnie wskazuje na to, że tutaj się przerabia żywe pogłowie na różne pyszne dania, które później lądują na akwitańskich i o stołach mieszkańców Orso. I prowadzi was do biura. Do rzeźni. Rzeźni Landsman i wspólnicy. Gnom prowadzi was do środka. Gdzieś tam wchodzicie do zakładu, mimo że już jest wieczór. Tutaj ciągle kręcą się jacyś pracownicy, głównie gnomy, jak widzicie. Czasami jakiś ogr. Nie zwracają na was większej uwagi, kiedy gdzieś tam ten gnom, który tutaj was przyprowadził, gdzieś tam czasami któremuś tam kiwnie głową na przywitanie, czy machnie ręką. Ale raczej większość ludzi prowadzi was na górę, na piętro, po schodach. Mijacie jakieś tam, widzicie, hale, gdzie wiszą na hakach jakieś ubite świnki, ubite krówki, już pocięte na jakieś mniejsze płaty. Żywca, który później pojedzie na przerób do dalszego przetworzenia na żywność. I prowadzi was po metalowych schodach, gdzie wasze buty stukają miarowo. Kiedy się wspinacie do biura, które mieści się pod koniec korytarza, przeszklonego biura, znaczy do przeszklonych drzwi biura, gdzie wchodzicie za gnomem i widzicie, że zza biurka wstaje do was gnom ubrany w ciemne spodnie, koszulę w prążki, spodnie na szelkach, wszystko tak, koszula z podwiniętymi rękawami do łokcia, właśnie wyciera dłonie, znaczy swoje dłonie zakrwawione chyba w jakąś szmatę. Gnom raczej starszy już, ponieważ ma siwiejące włosy. Zarost na modłę winlandzką, czyli ma bokobrody, które łączą się z wąsami, a
brodę, tak jakby tutaj podbródek ma wygolony na gładko. Sumiasty ten wąs połączony z bokobrodami. Surowe spojrzenie, raczej wskazujące, że to jest raczej taki człowiek twardego, gnom twardego charakteru. Spogląda na was spod oka, przyglądając się wam uważnie. A więc ich przyprowadziłeś tutaj. Tak, spodziewałem się, że tak będzie. Odrzuca gdzieś tam na stół tą zakrwawioną szmatę. Podchodzi do was, wyciągając dłoń. Witam, Mordecai Lanzmann. Witaj, nasz wybawco. Ja nazywam się Hanoi, a to jest mój towarzysz Man Black, James Black. A tam zbawca od razu machnął ręką. Siadajcie. Witaj James, witaj Hanoi. Ciekawe imię. Jesteś gdzieś z Dalekiego Wschodu, jak mniemam. Tak, tam są moje korzenie. Iż. Uratowałem was nie dlatego, że darzę jakimś wielkim sentymentem ludzi czy orki. Natomiast no nie wyglądacie mi na gliny. Te rozpoznałbym na 2 km, ale przede wszystkim uratowałem dlatego, że o ile mi wiadomo, jesteście tu z powodu pewnej parszywej kanali, która psuje mi interes. Ten pieprzony gnom podniósł głos na chwilę go zasił. Ten pieprzony gnom psuje mi interes. A ja bardzo nie lubię, kiedy ktoś psuje moje interesy. Oczywiście. Mam nadzieję, że rozumiemy się, co mam na myśli. Tu spojrzał się na was uważnie, przerzucił wzrok z ciebie na Jamesa, z Jamesa na ciebie i uśmiechnął się pod wąsem. Napijecie się czegoś? Whisky. Whisky, whisky dla Zdecydowanie. damy. Rzucił ostro do tego gnoma, który przeprowadził tamten skinął się pośpiesznie dłonią i zniknął gdzieś tam w drugim pokoju. Po chwili przyniósł karafkę pełną. Karafkę i szklaneczki z grubym dnem. Postawił je na stole. Lodu? Dziękuję, nie trzeba. Bez lodu. Dla ciebie, James. Dla mnie też. Nalał tam trochę tej whisky wam obojgu. Sam też ten Mordekaj wyciągnął karafkę, postawił szklanicę na stole, nalał sobie nieco więcej niż wam. Wychylił potężny haust i rozsiadł się wygodnie na fotelu. A więc co was do mnie sprowadza? Chcielibyśmy nawiązać współpracę i tym sojusz, pewien sojusz w poszukiwaniach, w likwidacji zagrożenia, które stwarza ten cholerny gnom. Coś z ostatnio dużo, dużo osób proponuje mi sojusz, układy i inne. Strasznie kurwa dużo ludzi proponuje mi ostatnio sojusz. A ten jebany gnom, ten pieprzony wyrzutek społeczeństwa, on po prostu na samą myśl po prostu mnie skręca. Wiecie co on zrobił? Odstawił szklankę na stół. Wiecie co on zrobił? On kurwa ukradł mi moich ludzi. A wiecie, że ja nie lubię, jak ktoś kurwa kradnie mi moich ludzi. Jak ktoś zabiera mi moich ludzi sprzed nosa, obiecuje im jakieś gruszki na wierzbie, nie wiadomo co, chwałę królestwa gnomów, wyspy Thule i chuj wie co jeszcze. I te barany idą za nim, rzucają wszystko w pizdu, rzucają robotę. Przecież tu trzeba pracować. Myślicie, że robota sama się zrobi? Sama się nie zrobi. Ktoś musi tutaj pracować, ktoś musi pilnować interesu, ale mniejsza o to. Mówicie, że możemy sobie Niestety. nawzajem pomóc. Możemy sobie nawzajem pomóc, wydaje mi się, że to jest coś, co akurat może nam wyjść na dobre. Uwierzcie mi, nie chcę mieć nic wspólnego ze służbami specjalnymi żadnego kraju, ani Alfheimu, ani Pontyfikału, ani Akwitanii. Ja mam swój interes, swoje plany, swoje marzenia, które realizuję. Ale w tym jednym wypadku możecie kurwa liczyć na to, że nie będę wam przeszkadzał
O ile wy nie będziecie przeszkadzać mi. A po drugie, chyba mam pewne informacje, które mógłbym się z wami podzielić. Ale jedna sprawa. Ponieważ jestem człowiekiem interesu, ponieważ muszę go pilnować, to proszę was o jedną rzecz. Ten gnom, Juda Pieprzony Schulz, ukradł coś, co należy do mnie. I nie mówię tylko tutaj o swoich ludziach, nie, nie, nie. On ukradł coś bardzo cennego, pamiątkę rodową po mojej zmarłej cioteczce Petuni. A tego nie daruję kurwa nikomu. Więc jeżeli uda wam się dorwać tego pieprzonego gada i urwać mu ten zasrany łeb, to proszę was o jedną rzecz. Rodowa pamiątka cioteczki Petuni, pozytywka wykonana ze srebra z dwoma tańczącymi ogrami, ma wrócić do mnie. Cała i nienaruszona. Jesteście w stanie dotrzymać takiego układu? Tak. Dostaniesz pozytywkę. Dostaniesz pozytywkę razem z głową tego gnoma. Super. Zatem jesteśmy umówieni. A pamiętajcie, że Mordecai Lanzmann zawsze dotrzymuje swojego słowa. Otóż, dowiedziałem się, że ten podły gad, nie lepiej powiedzieć, suczy syn, postanowił dokonać czegoś w teatrze La Fontaine'a. Niestety nie dowiedziałem się czego, ponieważ zgarnął część moich ludzi, naobiecywał mi jakichś dziwnych rzeczy, pierdolił coś od rzeczy o jakichś dziwnych kosmicznych rzeczach, namieszał moim ludziom we łbie, poszli za nim jak barany na rzeź i obiecuję, wyrżnę każdego co do jednego, kiedy tylko stanął mi na drodze, ale mniejsza o to. Powiedział coś, kiedy tu jeszcze był, bo przyszedł do mnie. Rozumiesz? On przyszedł do mnie. Cwaniak, z uśmiechem na twarzy, siadł tutaj tak jak wy siedzicie, wychlał pół karafki mojej whisky, pierdolił coś od rzeczy i obiecywał jakieś dziwne rzeczy i chciał, żebym mu oddał swoich ludzi. Nie zgodziłem się. Bo ja nie wierzę w jakieś pierdoły o jakichś bóstwach, potędze, magii. Chuj z tym. Naprawdę, nie wierzę w te rzeczy. Ale wiecie co? Coś mi się nie podobało w wyglądzie tego gada, tego psa. Jego oczy. Jego oczy były takie dziwne. Jak u psa husky. Jedno ciemne, drugie jasne. Rzuć sobie na spostrzegawczość. Trudność 10. Nie podobały mi się jego oczy, więc go odprawiłem z kwitkiem. A on bezczelnie, wychodząc stąd, ukradł pozytywkę cioteczki Petuni. Tego mu kurwa nigdy nie daruję. Ale dowiedziałem się z jego przemowy, że planuje coś wykonać w najbliższym czasie w Teatrze La Fontaine'a. Niestety nie wiem co. A chciałem wam kurwa powiedzieć, bo bardzo bym chętnie się podzielił tą informacją, ale niestety nie wiem. Z tej przemowy, natchnionej przemowy Mordecaja Lanzmana, dowiedziałaś się jednej istotnej rzeczy, która ci coś nie pasuje, ponieważ pamiętając akta, które przeglądałaś na temat Judy Schulza i Towarzystwa Thule w dokumentach, które dał ci Serrano wtedy do przejrzenia i zapoznania się z nimi, twój ten przełożony Wiktor Serrano, ten na zdjęciu Juda Schulz jeszcze miał oczy w jednakowym kolorze. Oboje oczu miał jasnego koloru. Teraz Mordecai Lanzmann twierdził, że Juda Schulz miał oczy jak u psa husky. Jedno ciemne, drugie jasne. Coś tu się nie zgadza i coś tu się zmieniło. W takim razie być może może mieć to jakieś znaczenie na przyszłość, ale nie wiadomo. Wspominałeś coś o tym teatrze. Czy wiesz może dokładniej, jaka data? Kiedy to ma się wydarzyć? Czy nie mam pojęcia, ale wiecie, w Teatrze La Fontaine'a w najbliższym czasie ma się odbyć niezwykle ważny koncert. Ma występować niejaka Edith Marceau. Najsłynniejsza bodajże piosenkarka tutaj w Orsoa, być może w całej Akwitanii. I być może ten pierdolony sukinsyn, może on chce, nie wiem, coś wykonać w trakcie tego koncertu. Ciężko jej powiedzieć. Trzeba będzie załatwić bilety. Musimy
się tam dostać. Myślę, Nie wiem, że w jaki sposób. to dam radę załatwić. Jeszcze jedno. Klasnął w dłonie. Samson! Pojawił się ten kurier gnom, który tak faktycznie pewnie nie był kurierem, ale już mniejsza o to. Samson, przyprowadź nam naszego gościa. Samson zniknął za drzwiami i po dłuższej chwili w drzwiach razem z Samsonem pojawia się kolejny gnom, ale jakże inny od do tej pory widziany gnom, który nosi dosyć długą brodę, ubrany jest w strój roboczy, jakiś taki techniczny, inżynier, cokolwiek, coś takiego. W każdym razie ewidentnie nie jest jednym z ludzi Lanzmana. Zresztą Lanzman powiedział o nim gość, co znaczyło, że jest gdzieś tam z zewnątrz. Przedstawię was, powiedział Lanzman, stając od stołu. Oto James Black oraz Hanoi, a to jest Stephen von Everim. I na tym skończymy dzisiejszą sesję. No wiesz! To koniec prologu, no niestety, no. Aaa, Marcin! O to właśnie chodziło, żeby zrobić w dobrym momencie. A.